Hej, cześć, siemano, witajcie, z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny odcineczek z naszego B-Worlda. Moi drodzy, oczywiście na samym początku koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek, jeśli chcecie więcej odcineczków z B-Worlda. No i tak, co na dzisiejszym odcinku? Na dzisiejszym odcinku ogólnie jestem sam, ponieważ Woski nie chciał ze mną nagrywać. Wszedł tylko na chwilę na serwer, żeby mnie zabić przed nagrywaniem i sobie poszedł, także pozdrawiam oczywiście Woskiego. Zapraszam oczywiście na kanał do Woskiego, koniecznie zajrzyjcie, co tam u niego się dzieje na kanale, bo też są odcineczki z B-Worlda. Ogólnie jeśli chodzi o mój głos, może być troszeczkę inaczej, bo jestem troszkę przeziębiony, także musicie mi to wybaczyć, jakąś tam lekką chrypkę mogę mieć. No i tak, co na dzisiejszym odcinku, jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcineczka z B-Worlda, to koniecznie obejrzyjcie, ponieważ na poprzednim odcineczku sobie łapaliśmy pokemony i co jeszcze, coś z Woskim robiliśmy, nie pamiętam już co. Ogólnie w dzisiejszym odcinku pokażę wam troszkę, co się tutaj pozmieniało, bo troszkę Woski tutaj poza odcinkami porozbudowywał to wszystko. Ogólnie zobaczcie, ile tutaj pokemonów lata, od groma jest tych pokemonów latających, które się gdzieś tam śmieją. W ogóle co to był za dźwięk? Okej, nieistotne, słuchajcie, na tym odcineczku pokażę wam, co tutaj się pozmieniało i oprócz tego sobie może złapiemy jakieś dwa nowe pokemony, ponieważ mam Ultra Ball. No więc tak, możemy przejść do zwiedzania. No i co ja wam tutaj właściwie mogę pokazać? Co ten Woski tutaj nowego zrobił? Słuchajcie, nasadził tutaj od groma tych kwiatów, z których właśnie się robi te ultra bole. Także będziemy mieli z czego robić i będziemy na pewno dużo pokemonów łapać. A jako, że będziemy dużo pokemonów łapać, to Woski zrobił tutaj taki komputer, PC-ka zrobił, do którego można te pokemony chować. I tego pokemona, którego widzicie tutaj, o, mogę sobie tak przenieść, to był pokemon, którego złapaliśmy w ostatnim odcinku. Także... jak się nie mylę, chyba w ostatnim odcinku. Ja nie mogę, słuchajcie, poza odcinkami, jak mnie Woski nie zabijał, to mnie coś cały czas atakowało i teraz cały czas jakiś pokemon mnie atakuje, w ogóle perspektywa mi się zmieniła. I po co mnie atakujesz, skoro i tak zaraz cię załatwię? W ogóle wiem, teraz nie mogę perspektywy zmieniać, coś się zepsuło, zbagowało, nie wiem co się stało. W każdym razie muszę tego pokemona pokonać, bo cały czas mnie za odcinkiem, przed nagrywaniem tego odcinka, cały czas mnie atakował, nie dawał mi spokoju. Dobra, bierzemy dropa. Dobra, musiałem go pokonać, żeby mi dał spokój. Okej, spoko, teraz już będę miał spokój. No i tak, słuchajcie, mamy dwa pokemony, tutaj mamy jeszcze inne pokemony złapane na levelu 26, nawet mamy pokemona, także spoko, ale ja bym chciał cały czas iść w tego naszego Monferno i cały czas tego pokemona levelować, także sobie na pewno to zrobimy, ale myślę, że przy okazji, jak już mamy tego PC-ka tutaj, no to sobie złapiemy jakieś dwa nowe pokemony, które sobie tutaj do tego PC-ka włożymy, albo ewentualnie będę w swoim ekwipunku je nosił, no zobaczymy. W każdym razie jeszcze mamy coś takiego, ale to nie wiem co to jest, to musicie włoskie pytać albo do Woskiego na odcinek idźcie, bo na pewno na swoim odcinku tłumaczył to działanie tego tutaj. Czy coś jeszcze tutaj? To chyba wszystko z tego, co ja wam mogłem pokazać. Są te kwiaty tutaj, które sobie rosną. Tutaj są takie no podstawowe jakieś rzeczy, kowadło, skrzynka, crafting. Tutaj no mamy pole nawet, Woski chyba zadbał o to, żeby było jakieś pole. Tutaj oczywiście to, co mieliśmy na początku, to też wszystko widzieliście w poprzednim odcinku. Linki do poprzedniego odcinka będą gdzieś pewnie w opisie, także sobie zajrzyjcie. No i tu mamy tego PC-ka, no i mamy coś tam, taką maszynę. Jakiegoś fajnego pokemona sobie poszukamy, którego będziemy mogli złapać, z tym, że... a dobra, mam zapalniczkę, mam, także jest spoko, bo mamy fajny sposób na łapanie tych pokemonów, żeby nie trzeba było z nimi walczyć, no to wtedy po prostu sobie robimy to w taki sposób, że je podpalamy, aż będą miały mało życia i jak mają mało życia, to wtedy można je złapać. Ja bym chciał jakiegoś pokemona, który lata. Czy można na przykład takiego pokemona złapać, który sobie lata? O, takiego, tylko że on ma 13 level. Nie chcę pokemona na małym levelu, ale ja nie wiem, czy go złapię, bo nie wiem, czy go w powietrzu podpalę. To może być małym problemem. Także zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. Na razie poszukamy może jakiegoś pokemona normalnego, który sobie chodzi po ziemi, po lądzie. Z tym, że dobrze by było, w ogóle zmieniliśmy teraz na normala i trzeba jeść, żeby żyć. Niestety, wcześniej mieliśmy peacefula, nie trzeba było, a teraz musimy dbać o to, żeby nas głód nie zabił. Okej, także ten pokemon jest mega, naprawdę mi się podoba. No i co z tym pokemonem? Co ja mogę o tym pokemonie powiedzieć? Właściwie to nic, bo chyba z 3 walki tylko nim zrobiłem. Także w tym odcinku ewentualnie możemy sobie tym pokemonem powalczyć. Aha, no i co zauważyłem ciekawego, jak ten pokemon się porusza, to zobaczcie, on niesie jakieś jagody. Nie wiem, co on tam niesie, ale fajna animacja jest do tego pokemona zrobiona. No pokaż, co ty tam masz? Coś tam niesie. No nieistotne, w każdym razie mamy takiego pokemona.
No i myślę, że możemy znaleźć jakiegoś kolejnego Pokemona. Skoro ten ma 25 poziom, to dobrze by było znaleźć jakiegoś Pokemona, który ma level przynajmniej 26. Z tym nie będziemy nawet walczyć. Nawet spoko wygląda, ale ma mały level. A nie chcę, żeby mnie atakował, bo mi się nie chce z tymi Pokemonami walczyć za bardzo. I szukamy, ewentualnie będę musiał z nimi walczyć, żeby jakieś jedzonko dostać, bo nie mam nic do jedzenia. A będę musiał się przecież leczyć, także mamy mały problem. Tu jest jakaś owieczka na levelu 6, no to takiego Pokemona to też nie chcemy. Musimy znaleźć jakiegoś Pokemona, który ma chociaż poziom 25. Przynajmniej, żeby miał ten 25, to będzie wtedy dobrze. W ogóle fajne tutaj tereny są. No ale zaraz zobaczymy, może się uda coś znaleźć. No i na kolejnym odcinku chciałbym znowu podjąć się walki z Woskim, bo chciałbym w końcu z nim wygrać. Bo już ile można z tym Woskim przegrywać, ja nie wiem, zobaczcie, mam już 4 zgony. W B-Worldzie jest zawsze tak, że Stevie umiera i Stevie ma już 4 zgony. Oj, jakiegoś laksa dostałem malutkiego. Musicie mi wybaczyć, ale już jest okej. No i zawsze jest tak, że Stevie... O, jest! Jest! Mamy Pokemona, słuchajcie. Stevie ma zawsze 4 zgony, ale dobra. Teraz zrobimy tak. Trzeba go podpalić, tylko może nie przy tym drzewie, bo to nie jest dobry pomysł. Mam nadzieję, że ten Pokemon mi zaraz nie zniknie tutaj gdzieś, bo te Pokemony czasami znikają, co jest ciekawe w ogóle. Ja bym chciał to drzewo... Gdzie ten Pokemon? On sobie już poszedł tutaj, dobra. Czy te Pokemony zawsze muszą się między drzewami kręcić? Dobra, ty sobie idziesz tu, to ja cię podpalę. No i zaraz sobie tego Pokemona, żeby mi się tu las nie zapalił, bo Woski mnie normalnie weźmie i zabije, jak ja las mu tutaj podpalę. Także sobie złapiemy tego Pokemona. I zaraz myślałem, że będę mógł go sobie złapać. O ile się w ogóle da złapać, bo nie zawsze te Pokemony też się łapią. Także to też nie jest tak powiedziane. Drzewo, żeby mi się tu nie podpaliło. Ile on ma zdrowia? 40 punktów zdrowia, także spoko. Ogólnie nie wiem, przy jakiej ilości zdrowia można te Pokemony już łapać. Ale zaraz się dowiemy. W ogóle noc się zrobiła, super. Super, super. Czy ten Pokemon musi się tak kręcić tutaj cały czas? 29 punktów zdrowia, okej. To go chyba nie podpali. Zablokował się jeszcze, no nie wierzę w to. Dobra, słuchajcie, 20 punktów zdrowia, 20, tak, 20 punktów zdrowia, tu żeby mi się liście nie zapaliły, bo tak jak mówię, Woski mnie normalnie weźmie i zabije, co prawda on cały czas w B-Worldzie mnie zabija i tak jak skończyłem temat, bo nie dokończyłem właśnie, Woski cały czas mnie na B-Worldzie zabija, gdzie ty tam idziesz pod to drzewo, nie widzisz, że tam się nie da przejść? Ty Pokemonie, co ty kombinujesz? Także mówię, Woski zawsze mnie zabija i to już jest norma w B-Worldzie, że Stevie zawsze musi mieć najwięcej zgonów, także słuchajcie, nie, bo nie zdążę! Nie zdążyłem, no nie! Ale ja jestem gamoń, totalny gamoń ze mnie. Dobra, szukamy kolejnego Pokemona. Co to jest na 32 levelu? Ja go muszę mieć. Ja go muszę złapać, słuchajcie. No jak będę miał takiego Pokemona, to na pewno Woskiego pokonamy, nie? Pokemon na 32 levelu, no spoko. I to będzie dobre, naprawdę. Tylko żebym znowu się nie... W ogóle... Zaraz mam nadzieję, że mnie głód nie zabije. I że uda mi się tego Pokemona wcześniej złapać. Czy ten Pokemon jest jakiś, nie wiem. Ale dobra, tutaj powinno być ok, o ile mnie ogień nie zabije. O ile mnie ogień nie zabije, dobra, jest na razie spoko. Okej, on się zblokował, ogień go cały czas bije. Żeby teraz się tylko nie ruszał, to będzie dobrze. Żeby się teraz tylko nie ruszał, trawa się w ogóle tutaj zapaliła. Dobra, 30, zobaczcie, 30 punktów zdrowia już ma. O, ale będę miał Pokemona na 32 levelu, nice. To jest dobre, to jest naprawdę dobre. I nie wiem przy jakiej ilości HP, przy jakiej ilości zdrowia można tego Pokemona już łapać. Zaraz się dowiemy. Nawet spoko wygląda ten Pokemon. Co? No serio? Jeszcze? Dobra. 10, 9. Czy ja już cię mogę łapać? Czy ja już cię mogę łapać? 5, 5. Halo? Halo, czy ja cię już mogę łapać? Czy ty się zblokowałeś i ja nic z tobą nie mogę zrobić? No ciekawe. O, co tu się wydarzyło? O, czekajcie, czekajcie, łapię się. Łapię się. I udało się, nice. Udało się złapać Pokemona. Ale jeden, ten Pokeball w ogóle mi się zepsuł. Ultra Ball mi się rozwalił, zobaczcie. Trzeba go znowu na kowadle zrobić. Także zaraz wrócimy do kowadła i to zrobimy. Tam jest w ogóle ziomek, z którym można zawalczyć. Ale zanim wrócimy tam do naszej bazy, to musimy zawalczyć z Pokemonem, nawet wymienię na tego Pokemona na 32 levelu, no spoko. I zawalczymy sobie tutaj z tym na przykład Pokemonem, żeby jakieś jedzonko zdobyć, bo zaraz umrę. Także trzeba z czymś... Ło, ale dostał strzała, nice, podoba mi się. Halo, gdzie ta nasza baza?
tutaj, okej. Okay. Udało się trafić do naszej bazy. Teraz tylko przy okazji, jak już tutaj jestem, to sobie waypointa ustawię, bo to jest dobry pomysł. Baza. Okej, okay, mamy bazę ustawioną, także jest spoko. I teraz, tak jak mówię, idziemy sobie tutaj pierwsze jakieś jedzonko znaleźć. Może coś tutaj się znajdzie fajnego. Tutaj widzę, Woski zrobił skrzynkę na te takie kwiaty, także możemy tutaj powrzucać te roślinki wszystkie. W sumie dlaczego by nie, jak zrobił tam takie składowisko. No i mamy tutaj na przykład jakieś jedzonko. Nie, tu jedzonka nie mamy. Może coś w piecyku zostało, niestety nie. Co ja miałem zrobić? Aha, miałem sobie iść tutaj na nasze kowadło, którego tutaj już nie ma. Gdzie jest kowadło? Tutaj, Woski przeniósł. Okej, okay, i młot potrzebny, jest młot. I sobie tutaj szybko zrobimy takie coś. Sobie skleimy naszego tutaj pokebola. Pokebola, czyli tak, pierw sobie na przykład zrobimy to. Jak to się robiło? Aha, tutaj sobie kładziemy. Chyba, jak się nie mylę. Aha, słuchajcie, dobra, jestem taki mądry, a to już jest zrobione, to już jest zbite, tylko to trzeba po prostu, jakby to się nam rozwaliło i trzeba to po prostu sobie tutaj w craftingu złożyć z powrotem, na takiej zasadzie, także o, nawet nie musieliśmy tam na tym kowadle nic skombinować i nic robić, także spoko. Także słuchajcie, tego Pokemona, którego tutaj złapałem na 32 levelu, zostawiamy tutaj w naszym peceku, niech on sobie tutaj będzie. Może Woski będzie chciał go sobie poużywać czy coś, to sobie go weźmie. A ja idę dalej tutaj szukać kolejnego Pokemona, także dwa Pokemony na odcinku złapiemy. Co to w ogóle tutaj jest za dziura? Kto to zrobił taką dziurę? Pewnie Woski. Pewnie Woski coś tu kombinował. I przy okazji jakiegoś jedzonka poszukać, bo jedzonko też by mi się przydało. A tak jak mówię, ja się do tego... Oj, znowu jakiś lag, musicie mi to wybaczyć. A ja do tego Monferno, którego mam, którego używam, się mega przywiązałem i mi się ten Pokémon mega spodobał. Także ja się trzymam tego Monferno i głównie będę tego Pokémona levelował. Także myślę, że to jest dobra opcja. Inne Pokémon oczywiście będziemy łapać. Co ty tam robisz u góry na tym drzewie? Inne Pokémon oczywiście będziemy łapać, ale będziemy też levelowali tego Pokémona, którego mam tutaj. Czyli tego Monferno naszego. Dobra, tu jest coś, jakieś małe gówno, które mnie zaatakowało na 13 levelu. Także zrobimy fajta, może chociaż wyleci nam jakieś jedzonko. Serio, na jednego strzała go nie zabiłem? Mi się wydaje, że te Pokémony mnie też atakują dlatego, że ja mam bardzo mało zdrowia na tym Monferno. Mam tylko 18 punktów, teraz już tylko mi zostało, było troszkę więcej. No ale dobra, udało się. Okej, okej, jakiego Pokémona my byśmy sobie tutaj złapali, słuchajcie. Może zaatakujemy tutaj tego kraba, one widzę wszystkie same mnie teraz atakują, bo mam mało zdrowia na tym Pokemonie, także no spoko. Zaraz sobie zmienię Pokemona, to może mnie tak nie będą atakowały. Jeszcze jeden atak, fight. Czy ten Pokemon jeszcze żyje? Tak, oczywiście, musiał, oczywiście jeden punkt zdrowia musiał temu Pokemonowi zostać, a mi tylko 4 punkty zdrowia. No nie, dobra, słuchajcie, to będzie... Ale farta miałem, nie? Ale miałem mega farta w tym pojedynku. Dobra, nice. 240 expa i level up. I rybkę dostaliśmy. Dobra, czy taką rybkę ja mogę sobie zjeść? Chyba niekoniecznie, co? Mogę, dobra. Może być taka rybka. Okej, okay. Zawsze to coś. I tutaj, jaki Pokémon? Słuchajcie, czekajcie, ja sobie zmienię na tego Pokémona. Nie wiem, czy on mnie nie zaatakuje. Dobra, bo to widzę, że to się tak nie da zmienić. Tego Pokémona bierzemy, słuchajcie. Podoba mi się. Zobaczę, czy uda mi się go złapać w ogóle. Halo, Pokemonie, czy ty się możesz gdzieś ruszyć? Ty latasz, czy co z tobą jest nie tak? O, już myślałem, że ty latasz. Dobra. Na 38 poziomie, Pokemon, no spoko. Zaraz zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. Okej, okay, także słuchajcie, Pokemon ma 50 punktów zdrowia jeszcze, 46 punktów zdrowia, także zaraz go pokonam i będziemy mieli drugiego Pokemona i myślę, że tak będziemy mogli ten odcinek skończyć, także to będzie spoko. Także 30 punktów zdrowia i mówię, ten Pokémon jest mega dziwny, ale za to ma wysoki level, także spoko. I zaraz go do tego PC-ka też schowamy i dwa Pokémony na odcinku złapaliśmy. Także Woski czy tam ktoś będzie mógł sobie zawsze tego Pokémona wziąć i wykorzystać. 12-11 punktów zdrowia, w ogóle zobaczę, czy mi się uda. Czy przy 9 punktów zdrowia mogę go już złapać? Chyba jeszcze nie, dobra, czyli jeszcze raz go muszę podpalić. I najgorsze jest to, że go jest mega ciężko podpalić i mam nadzieję, że on mi tutaj nie umrze, bo on w ogóle sobie w powietrzu lata, trzeba na dwie kratki rozwalać. Dobra, teraz i to... No nie, słuchajcie, co to było w ogóle? Znowu mi się Pokeball zniszczył. No niestety. Dobra, słuchajcie, nieistotne, jednego Pokemona udało nam się złapać, tego Pokebola wykorzystam w kolejnym odcinku, który mi się tu zniszczył. Także słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Niestety odcinek bez Woskiego, koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek, jeśli chcecie więcej odcinków z Beworlda. No i co, trzymajcie się, hej!